Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w 10. odcinku z Piratów. Jak pamiętacie, ostatnio troszkę nam nie wyszedł tutaj atak na Panamę. Ja też zmieniłem troszkę plany co do tego, gdzie kogo rozsadzę, w jakich portach. Nie powiem wam na razie, na czym to będzie polegać ta zmiana. Mam nadzieję, że się wam ona spodoba. O, kolejny bajer, który nam się przyda w późniejszym etapie gry. Teraz jeszcze sprawdzę sobie status. Tak, u Francuzów mamy już najwyższy możliwy stopień, czyli jest bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Odwiedzimy oczywiście gubernatora. Niezbyt urodziwa, nie dzięki. Tak, odwiedzimy szkutnika. Z racji, że tutaj jesteśmy już na najwyższym poziomie doświadczenia, możemy coś tu posprzedawać. No i tak jak widzicie, ja właśnie towary luksusowe tutaj posprzedaję i przyprawy, bo jest opłacalna cena. Aha. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o moje sprzedawanie. Jak widzicie, kupcy to tacy biedacy, że nie są nawet w stanie wykupić ode mnie wszystkiego. Tutaj jak widzicie, jak to przewozi tych imigrantów, to ma też jakiś tam wpływ. Wtedy te miasta się rozrastają, ale to mnie to już w obecnej chwili mało interesuje. Czy te miasta się rozrastają, bo ja i tak zmieniam troszkę tutaj geografię tych Karaibów i to, gdzie kto rządzi. A po takim najeździe moim nawet jakieś bogate miasta stają się nagle no ubogimi fortecami albo czymś takim. No dobra, tutaj jak widzicie, dużo sprzedaliśmy. Biedak znowu nic nie ma, co mógłbym od niego kupić. Ale to dobrze, tutaj za jakiś czas trzeba będzie zacząć już wyprzedawać te nasze okręty. Z prostego powodu, no załoga jak widzicie powoli zaczyna się irytować takim długim pływaniem. Tak jak mówiłem, kiedy są zirytowani, mogą mi podnieść bunt. Tu jeszcze będę oczywiście pływał po kolei. O, Hawana. 500 żołnierzy, no to je mogło być trudne. Odpływamy. To tak jak mówię, to by mogło być po prostu trudne potem utrzymać ich w ryzach. A nie jestem też pewien, czy jak oni się zbuntują i odpływają, to czy nawet jeżeli się ich zatopi, to odzyskuje się całe to złoto, które oni zrabowali. Tutaj popłyniemy jeszcze do San Juan i ten skarb koło Santo Domingo sobie też wykopię. Oczywiście tutaj też zgarniemy chłopaków. O, to mi się też przyda. Dzięki temu troszkę morale się będzie podnosiło. Znaczy się to nie że będzie się podnosiło cały czas aż do jakiegoś maksimum, tylko po prostu troszkę ten wskaźnik się podniesie. Oczywiście tutaj to wygląda nadal, że oni nadal są wkurzeni i niezadowoleni, ale to są tam jakoś, z tego co czytałem gdzieś w internecie, jest po prostu tak jakby wskaźnik tego morale, tam powiedzmy od 0 do 100. I ja tutaj widzę tylko w przedziale, wiecie, od 0 do 20 jest jedna ikona, od 20 do 40 kolejna ikona. W ten sposób to mniej więcej działa, więc no ja tutaj nie mam dokładnego podglądu, na jakim poziomie jest ich morale. Bo tak przykładowo w tej chwili mogłoby być równie dobrze 40, czyli niewiele brakuje, żeby byli neutralni, a równie dobrze może być 20, czyli niewiele brakuje, żeby byli nieźle wkurzeni i gotowi do buntu.
No ale tak jak mówię... O, dzięki temu będę mógł się przebrać i nawet po dostaniu się do miasta hiszpańskiego, bo tam też można się zakraść do tego miasta, ja wam to potem pokażę gdzieś, przy jakiejś okazji. Nawet jeżeli nie będę miał nic do załatwienia w takim mieście, to po prostu, żeby wam pokazać, jak to wygląda, taka możliwość właśnie zakradania się do miasta. Ale tak jak właśnie o tym mówię, zakradając się do miasta, mogę wtedy handlować z kupcem i bez tego, tych przedmiotów, pamiętacie, kiedyś był takie wąsy zdobyłem, to bez tych wąsów i bez tego, lub bez tego przebrania, bo to jedno i drugie tak działa, w czym to przebranie jest lepsze, nie mógłbym handlować w takim mieście, bo by mi powiedzieli, że po prostu nie, dzięki i tyle, spadaj. Dawać na pokład, chłopaki. Zaszył się w Santo Domingo, no świetnie, bo akurat tam będziemy zaraz płynąć w te rejony. Co? Mój władca życzy sobie, aby mieszkańcy holenderskiego portu San Martin otrzymali propozycję zawarcia pokoju. O, chwila. Anglicy mają wojnę z Holendrami. Nie, dobra, niech oni się dalej tłuką. Nie zależy mi jakoś za bardzo na tym, żeby tutaj doszło do pokoju między nimi. To też właśnie tutaj widzieliście taką opcję, gdzie możemy dostarczyć albo układ pokojowy na wschód, dobra, krwawy cypel muszę znaleźć. Albo możemy dostarczyć układ pokojowy i wtedy dwa kraje zawierają pokój, albo możemy też ultimatum dostarczać. O wiele bardziej opłaca mi się te ultimata dostarczać, bo wtedy dwa kraje zaczynają walczyć ze sobą i ja mogę sobie wbić reputację dzięki temu lepszą. Ten stopień kariery. Ja tutaj mówię reputację, no bo po prostu to tak zostało mi jeszcze po graniu w World of Warcraft, gdzie tam właśnie wbijało się reputację różnych frakcji. No i tak jakoś już mi to zostało. Chwila, gejzer, a za mną wyschnięte drzewo. Aha, czyli skarb jest gdzieś tutaj bardzo w pobliżu. Skalna brama. Kurde, nie widzę tego skarbu. Uschnięte drzewo, skalna brama i gejzer. Aha, czyli między bramą a wyschniętym drzewem powinien być. Jak widzicie, tu mamy właśnie taką sytuację, gdzie są dwa bardzo podobne do siebie miejsca, tak mi się zdaje. Albo jakiś bóg. Chociaż nie, no skarb. A, tu jest skarb, widzicie? Lekko przesunięty był niż to, co mapa pokazuje. Mapa pokazuje, że powinien być równo, a on jest gdzieś tu mniej więcej. A, czyli jakiś bóg możliwe. Ale zdarza się. Gry, które ja wam pokazuję na moim kanale, pochodzą z czasów, kiedy internet już był, ale nie był jeszcze tak rozpowszechniony jak dzisiaj. Czyli w każdej kafejce, a nawet na telefonie w dowolnym momencie, wtedy wejście przypadkiem na internet z telefonu to była niesamowita tragedia, bo potrafił być bardzo, bardzo drogi. Więc no ja rozumiem, że niektórzy z widzów, którzy mnie oglądają, mogą nie zrozumieć po prostu tego. Dla niektórych może to być dziwne, że internet nie był tak powszechny, a na Facebooka... A Facebook w sumie w ogóle nie istniał jeszcze w tamtych czasach, tak? Uwierzcie, były takie czasy, kiedy Facebooka nie było. No ale tak jak właśnie mówię, no i z tego powodu po prostu zdarzają się czasami takie bugi tutaj w grze, ponieważ w tamtych czasach gry, gdy wychodziły, to po prostu był cały sztab testerów, który testował gry na wszystkie możliwe sposoby, bo nie wychodziły zbyt często, albo w ogóle nie wychodziły patche, które to łatały. A niektóre modyfikowały, były po prostu dodatki do gier, które można było sobie kupić tak jak dzisiaj. Możecie kupić sobie jakiś tam, na przykład, nie wiem, macie Wiedźmina Trójkę, to możecie sobie dokupić dodatek do niego, albo... No wiecie po prostu o co chodzi. Tak samo dzisiaj możecie ściągnąć sobie różne darmowe DLC do gier. Kiedyś tego właśnie też nie było, to się zaczęło właśnie dopiero tak jak internet się bardzo rozpowszechnił. No i tutaj właśnie mamy przykład tego,
że nie wychodziły jakieś, nie wychodziło jakoś strasznie dużo tych patchy do piratów. Ja nie wiem, czy w ogóle jakieś wyszły. Nigdy w sumie nie sprawdzałem, bo zawsze gra bardzo ładnie mi działała. Była zawsze porządnie, była widać porządnie przetestowana. Porządnie zrobiona, tutaj żadnych problemów nigdy z nią nie miałem, no ale to też jest efekt tego, że to właśnie Sid Meier stworzył tą, że to jest gra sygnowana nazwiskiem Sida Meiera. Jednak no jego gry zawsze były i podejrzewam zawsze będą bardzo, bardzo dobre, bo to jednak tutaj nazwisko robi swoje. Ja mam zamiar przedstawić wam jeszcze jedną grę, właśnie produkcję Sida Meiera. Będzie to Cywilizacja Piątka. Ja ją wam przedstawię prawdopodobnie w podstawową wersję. Jeżeli laptop mi to udźwignie. Znaczy się, ogólnie to Cywilizację Piątkę laptop udźwignie mi bez problemu, nawet na największej mapie, na max detalach. Chodzi o to, że ja nie wiem, czy jednocześnie udźwignie mi Frapsa i Cywilizację Piątkę na jakiejś sensownej planszy dużej, ale myślę, że na średniej planszy na pewno nam nie uciągnie. Oczywiście bierzemy holenderskiego kupca. Zgarniamy ludzi do załogi. O, fajnie, skarb. W pobliżu Santo Domingo. No i znowu widzimy ten krwawy cypel. Oczywiście zaraz tam popłynę, bo jestem w tym mieście. ...25 dni temu wypłynął do portu Santa Catalina. No, zaraz się tam nim zajmę oczywiście. Nie ma siły. Wow, 2950 akrów. Oczywiście przyjmiemy zaproszenie od atrakcyjnej córki. Widzieliście? To dopiero było duża działka. Teraz na chwilę milknę, bo muszę się znowu wsłuchać tutaj w rytm. No jak widzicie, poszło nam wręcz rewelacyjnie. Myślę, że dostaniemy tutaj coś fajnego, bo od niej możemy od córki gubernatora albo możemy dostawać jakiś przedmiot, albo informacje. A, no tak, no płynie do portu Santa Catalina, świetnie. Na pewno będę tam płynął, żeby go właśnie też ubić. Tu jeszcze wykopię ten skarb. Zgarniemy ludzi i popłynę właśnie i po barona, i po tą Panamę, po to miasto. Jeszcze tutaj zobaczyłem, może akurat trafi na ten skarb. Dobra. O, widzicie, akurat nam się pofarciło. Skarb był tutaj w pobliżu. No jak widzicie, ten obszar poszukiwań skarbu nie jest nigdy jakoś bardzo duży, więc bez problemu możemy go sobie tutaj namierzyć. Ile? Niezła sumka, 5000. Dobra. To wracamy na statek i teraz płyniemy.
Tu mamy Santo Domingo. O właśnie, o te dwie wyspy też, o te dwa miasteczka też mi chodzi. To Liogane i to Petit coś tam. Bo muszę tak zebrać też troszkę tej załogi jednak, żeby tak minimum tych 500 ludzi mieć. Tu jest rajder francuski. Nie, nie atakujemy, on mnie akurat... W tej chwili jeszcze Francuzów nie atakujemy. Do ataku na Francuzów będziemy... Zbiorę drugi rajd piracki, tak myślę. Albo jeszcze w trakcie tego rajdu ich zacznę tutaj tłuc. Zależy też jak będzie mi wychodzić zajmowanie hiszpańskich posiadłości. O, jego z przyjemnością. Myślę, że wiecie dlaczego, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki. Dlaczego też zacząłem tańczyć z córką gubernatora? Bo tak sobie pomyślałem, że skoro mam już wysoki poziom, że tak powiem, znajomości z tą holenderską w tym porcie Nevis, to myślę, że tutaj raczej jeden taniec nie wyzeruje mi sytuacji, a zawsze będę mógł uzyskać jakieś interesujące przedmioty od niej. Dobra, on dalej płynie w kierunku Santa Kataliny. O, widzicie? Zdezerterowało mi aż 51 ludzi. No i to już jest niefajnie. To znaczy, że trzeba po prostu już się zabrać tutaj za podróż. Więc dobrze, zrobimy tak, popłynę do portu Panama. Tu jest Santa Catalina. Fajnie było, jakbym jeszcze tego barona dopadł po drodze, no ale to zobaczymy, czy mi się to uda. O, widzicie, załoga już jest wkurzona. Dlatego teraz to już naprawdę zależy mi, żeby dopłynąć do tej do tej Panamy. Zająć ją. Chwila. A nie, tam nadal widzę, jest dużo żołnierzy. Tak. Mam nadzieję, że tutaj mimo tej przewagi liczebnej, jaką mają żołnierze w Panamie, liczę, że jednak uda mi się wygrać to starcie. O właśnie. Tu mamy owego niegodziwego niegodziwca. Tak, już czas wracać do portu. Dogonimy tylko barona i wracamy do portu. I właśnie tego mi brakuje, że w piratach nie ma tutaj właśnie takiej możliwości dogadania się z tą naszą załogą. W sensie, że obiecamy im, że na przykład jeszcze 2 miesiące i wracamy i wtedy mamy wybór. Albo te 2 miesiące właśnie płyniemy z nimi. Kurde. I jeszcze oni nie robią nam tutaj problemów. Albo właśnie płyniemy dłużej i oni podnoszą nam bunt. Właśnie to by było ciekawe. Dobra, o, i o to mi chodziło. Tu mamy barona, którego jak najbardziej zatopię. No bo chcę jednak też tą mapę, chcę uratować członków tej mojej rodziny. Jak wiemy, Baron nie jest takim tutaj dobrym przeciwnikiem jak Markiz, ale też potrafi zaszkodzić. Ale my mamy tutaj zdecydowaną przewagę. Wygraliśmy właśnie
Dobra, dawaj mapę, może już zobaczę coś. Aha, tu jest Kartagena i tu jest moja zaginiona siostra. No to świetnie. Zatapiamy go. Jakieś tam złotko wpadło. Tu mamy łowcę piratów, ale... Puerto Belo to nie jest moje miasto? Ja go nie zająłem? To lipnie. Ale my mamy tu inny plan na razie. Chwila, gdzie ja wysiadłem? Aha. Czyli, dobra, idziemy teraz przypuścić drugi atak na Panamę. Gdzie ona jest? Dobra, chyba widzę. To jest Panama? Tak, to jest Panama. Dobra, spróbujemy zająć to miasto po raz drugi. Dobra, zaczęliśmy w idealnym miejscu. No może nie tyle w idealnym, co w bardzo dobrym, bo nie dość, że stoimy na wzgórzu. To przeciwnik musi jednak tutaj do nas podejść. I to idąc musi się odsłonić. To jest dobre. Ja nie mam zamiaru schodzić z tego wzgórza, bo jak widzicie, ono mi daje tutaj znaczącą przewagę taktyczną. Ponieważ atak ze wzgórza jest silniejszy po prostu. Dlatego ja przegrupuję sobie jednostki tak, żeby one zawsze stały jednak na tym wzgórzu. I dzięki temu właśnie atak będzie zawsze mocniejszy. Oficerów sobie zgrupuję tu. I teraz tak. Tutaj niech ich ostrzelają, bo piraci, właśnie ci piraci ze wzgórza najadą na nich. Tutaj, no myślę, tą potyczkę wygrali. Uciekną? Dobrze, tutaj uciekli. Ja się teraz trochę wycofam, bo tutaj jednak ta linia frontu stała się za długa. Chyba słyszałem jeszcze tam konnicę gdzieś w tle przemieszczającą się. Ale to zaraz. Konnica raczej nie wypadnie. Znaczy się, ona wypadnie bardzo szybko. Tutaj z zarośli nawet. Ale nawet jeżeli by się tak stało, to ja będę miał możliwość tutaj zatrzymania tej konnicy. Bo nawet jeśli stoi w tych drzewkach tutaj, w tych, to ja widzę, że ma trzy pola do pokonania. Wiecie, raz, dwa i tu jest trzecie pole, więc nie są w stanie... Okej. Okay. Czegoś takiego się nie spodziewałem totalnie. Nie ukrywam, jestem mocno zaskoczony, bo byłem pewny, że jednak pokonam tą konnicę. Ja myślę, że jeszcze uda się wygrać. Tak. I z flanki. Dobra. Fuh, udało się. Myślę więc, że chyba Panamę złupimy. A widzieliście, za pierwszym razem nie poszło może najlepiej, ale teraz poszło bardzo dobrze. Złupiliśmy Panamę. 13 300 sztuk złota. Wpadniemy oczywiście do tawerny. Ludzi już tutaj za dużo wprawdzie nie ma, no ale trudno. O, Czarnobrody, jego skarby są dużo warte zawsze. Tutaj tym ziomeczkiem się zajmiemy. A widzicie? Nie handlujemy z holenderskimi heretykami. Mimo, że mam to przebranie, oni i tak pokazali mi środkowy palec. Dobra, opuszczamy ten port.
załoga już nie jest wpieniona, jest tylko zła. Tu powinniśmy wygrać jeszcze to starcie. No tu jak widzicie będzie to taka raczej walka w krzakach, że tak powiem, partyzantka w sumie. Tak to ja bym to tak nazwał, że to będzie taka tutaj walka podjazdowa i partyzancka bardziej niż jakaś walna bitwa, jak przed chwilą właśnie o Panamę tutaj stoczyliśmy. Bo Panamę to jednak, no to była otwarta bitwa na otwartym, duża bitwa na otwartym terenie po prostu. Gdzie liczyło się właśnie nie tyle to, jak rozegramy to, ale raczej ile mamy po prostu jednostek. Tutaj w tym razie tam też liczyło się to, jak wykorzystałem to wzgórze, ale tutaj zdecydowanie bardziej będzie liczyła się umiejętność wykorzystania właśnie terenu i tego, jakie drzewa dają bonusy. Ach, myślałem, że jednak to tutaj wygram. Albo przynajmniej remisem, że się to skończy. Niestety nie skończyło się tak, jak ja bym chciał. No trudno, nie zawsze, nie każda bitwa kończy się tutaj jakimś oszałamiającym sukcesem w piratach. Ale co mi się w tej grze podoba, to właśnie też fakt, że samymi strzelcami mogę wygrać, nawet jeżeli nie zabiję przeciwnika. Wystarczy, że po prostu tak obniżę mu morale, że ucieknie. Tutaj fajnie poszło nam to starcie. Myślę, że to będzie kolejna wygrana bitwa i to będzie też ostatnia bitwa tutaj w tym odcinku. Chyba, że jeszcze raz spróbuję na Panamę napaść. Jeżeli bym miał wystarczająco dużo ludzi... Dobra. O, 5600 jak widzicie. No nie udało się niestety obsadzić mi tutaj gubernatora. Florida Keys. Dobra, tym zajmiemy się potem. W którymś odcinku na pewno tam też popłyniemy. Tutaj cukier sprawił, że bez wartości, ale ja go wolę sprzedać. Zaraz wam powiem dlaczego. Ponieważ mój statek nie jest na tą chwilę jakoś w doskonałym stanie. Moja załoga, morale mojej załogi też doskonałe nie jest. A chcę po prostu, żeby no jednak nie uciekli mi. O, co tutaj? W pobliżu Kartageny. No i świetnie, na pewno tam popłyniemy w następnym odcinku. Tego jestem akurat pewien, że będziemy tam płynąć. A, czy zostałem przedstawiony już córce gubernatora? Jeszcze nie, ale pójdziemy. Świetnie. O, widzicie, jest taka sama jak ta poprzednia, no ale... Dobra, zatańczymy sobie jeszcze, mamy jeszcze minutkę albo dwie.
No, nie poszło nam jakoś oszałamiająco, ale może być. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Tutaj to klikanie moich klawiszy, bo kiedyś sprawdzając materiał jeszcze na dysku zauważyłem, że... słuchajcie, o, zaczęłaś to. O, widzicie, to jest też fajna rzecz, ale to zaraz o tym. Jak widzieliście, po prostu popełniłem dwa błędy, dwa razy nie ten klawisz wcisnąłem po prostu. A mimo to nie doszło do jakiejś wielkiej wtopy z mojej strony. Aha, tu już pozgarniałem. Dobra. To tak. Ja wam w tym momencie dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Oczekujcie też już wkrótce kolejnych materiałów na moim kanale, ponieważ zaraz idę po prostu nagrywać kolejny odcinek z Piratów, tak mi się fajnie gra. Tak, ja wam w tym momencie dziękuję za jeszcze raz i zapraszam was już wkrótce na mój kanał, gdzie pojawią się regularnie, mam nadzieję, kolejne materiały. Tak więc dzięki i na razie!